Witam serdecznie, z tej strony Zajber, a to jest kolejna odsłona Vape Haven. Dokładnie tak. Dzisiaj standardowo. Wy macie sobotę, ja mam piątek, jest zajebiście. Wrzucamy na ruszt Fluo, a dokładnie Fluo Azur. Brzmi bardzo ciekawie. Z tego co patrzyłem na skład, to tutaj będzie czerwone i czarne owoce, mięta, kolada i anysz. Powiem szczerze, tak wybuchowego miksu jeszcze nie miałem. No, zobaczymy jak to się odbije. Dobra, nie mogę się doczekać. Już od dłuższego czasu planowałem kupić tego Fluo, a on jest drogi. Bardzo drogi, on chyba 40 zł kosztuje. 12 ml. Nice. Dobra, lecimy. Standardowo, nowa grzałeczka. Co za tym idzie, będziemy musieli odczekać 10 minut, ale to już się do tego przyzwyczailiście. Takie życie. Dobra. Baza zero, przygotowana. Szocik nikotynowy, przygotowany na solance. Dzisiaj właśnie kupiłem sobie te solankowe, bo jechałem na tych normalnych, wolę solankowe. Małe zakupy zrobiłem, ale do tego za chwilę wrócimy, zresztą już tu mniej więcej widzicie, jak to wygląda. Nic specjalnego. Co tu mamy? 18 plus. Jeżeli nie można wejpować w ciąży. No dobra, ja z biologii nie byłem najlepszy, ale skoro mam 34 lata, nie miałem jeszcze okresu, czy jestem w ciąży, czy ja mogę wejpować? Damn. No cóż, nie. Więc przechodzimy do rzeczy. Udało się odkręcić, więc tu już jest jakiś progres. Czerwone i czarne owoce, czyli domyślam się, że porzeczka tu może być i raczej porzeczka się przebija. Ciężko powiedzieć, jak anysz może pachnieć. No, mięta to pewnie standardowo bezzapachowa. To jest nawet lepszym znakiem, bo jak jest mocno zapachowa, to może być chemiczna. No, ewidentnie porzeczka. Przypominam, nie używamy zębów. Stomatolodzy są w cenie, więc ja nie użyję zębów. Nikt tego nie widział. Dobra. Standardowo zaczynam od szota nikotynowego. No. Chlup, chlup, chlup. Co do kropelki. To drogi sport, co poradzić. Cotygodniowe test sprawności, czyli otwieranie nowej bazy zero. Czy się uda za pierwszym razem? Chwila prawdy. Nie uda się. Stanowczo się nie uda. 3 godziny później ta sama próba otworzenia bazy zero. Nie można podobrać, to trzeba sposobem. Nie da się od góry? To trzeba od dołu do góry. Nie lubię tych ciemnych buteleczek. No serio, czasami ciężko wyczuć, czy się przelewa, czy się nie przelewa. Kazać ślepemu nalewać. Chuk wie, ile tego nalałem. No dobra.
Powinno być ok, ale nie przelało? Nie przelało. To dobry znak. Oczywiście klasycznie, jak to ja mam w nawyku, wstrząśniemy, nie zmieszamy. Oczywiście to powinno odstać tam powiedzmy minimum 24 godziny, chociaż z zasady ludzie polecają 48 godzin. Nie mam na to czasu. To trochę tak jak z dzieckiem, prezentem i choinką. Już wkładając pod choinkę prezent i licząc, że dziecko nie rzuci się na niego jak pirania na mięso, byłoby dziwne. I tak samo tutaj. Jak już mam możliwość przetestowania, nie ma szans, żebym odpuścił. No dobra, cotygodniowe trzepanko. W tym przypadku wstrząśnięte i zmieszane. Okej. Troszeczkę nam jeszcze zostało bazy, więc luzik będzie na następny raz. Tak jak wspomniałem, nowa grzałeczka, standardowo PNP, Argusik GT1. No, nie wiem, jakie to są grzałki. Ja używam VM 6. 0,15 ohma, 60 do 80 W. Ja i tak wat ten wypuję na około 48. Wydaje mi się, że to jest tak najlepsza, czyli najlepszy wat, jeżeli chodzi o wejpowanie dla mnie. To tutaj oczywiście jest kwestia, kto jak lubi. Z tego co mi wiadomo, to już tak się nie wejpuje na potężne chmury czy coś takiego. Chyba że bardziej dla popisówek lub jakichś tam, nie wiem, trików. Ładnie chłonie. Tak zwana grzałka alkoholiczka pochłania każdą ilość substancji schłodzonej, w tym przypadku niekoniecznie. No, dawaj, 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 lecisz, lecisz. Matko Bosko, Fatimsko, Jerozolimsko. No, trzeba przyznać, że ta grzałka to spust ma nieziemski. Udało się. Dobra, patrzę na zegarek. Dla mnie jest 21:07. Więc 21:17. Wrócimy do testowania, ale jeszcze nim zrobię cięcie, standardowe cięcie, żeby nie zanudzać was własną osobą, smuteczek, pokażę co kupiłem. W szorcie zresztą można to zobaczyć. Przy okazji, jak zamawiałem szoty nikotynowe, te solankowe, zauważyłem, że na sklepie były nowobary sticky. Jeden to jest Ice Cola. Nice. I kolejny Kiwi Passion. Fruit Guava. Nice. Nie miałem okazji jeszcze ich testować. Są 600. Tak. Będzie szansa oczywiście do przetestowania. Nie w tym tygodniu. Plus coś nowego. Mianowicie koncentrat do tworzenia płynów. Do papierosów elektronicznych. Retro. Cytryna. Ostatnio wpadł mi w ręce Freeze. Znaczy, no tak nie ostatnio, już trochę czasu minęło. I właśnie tym razem patrzę retro. Nie miałem okazji jeszcze tego testować. Nie wiem, to znaczy coś nowego, bo nawet nie widziałem ich na półkach. Chyba że jakaś reedycja czy coś takiego. Od Med in Way. CK Complex. Producent. Nie wiem. No, to też przy okazji sobie przetestujemy. Ciekawe, jaki będzie. Jaka będzie jednorazówka w tym tygodniu testowana. Ups. 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 Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ogólnie tak. Ogłoszenie parafialne. Wpadłem na pomysł,
żeby trochę rozruszać kanon. Jest możliwość wrzucenia na YouTube'a ankiety. Ankiety obrazkowej. Dokładnie tak. Cztery pozycje. Prawdopodobnie tylko cztery. Możliwe, że więcej, ale wydaje mi się, że maksymalnie cztery. Czyli cztery zdjęcia. Cztery long file. I będziecie mogli sobie zagłosować, co chcecie zobaczyć w danym tygodniu. Więc dla mnie bomba. Dla Was mam nadzieję też. Trochę rozrywki nie przeszkodzi. W dobrej zabawie. Tak. Rozrywka, dobra zabawa. Chyba się właśnie zawiesiłem. No. Tak. Więc może być zabawnie. Ja wrzucę jakieś cztery, Wy sobie coś wybierzecie i w takim przypadku będzie można testować. Więc oczekuję naszego wsparcia. Jak zawsze. I mam nadzieję, że wybierzemy coś fajnego w danym tygodniu i sobie zwejpujemy w weekendzik. Yeah. Tak jak wspomniałem na tym odcinku międzytygodniowym. Tak, międzytygodniowym. No. Na tym odcinku właśnie w trakcie tygodnia, że co jeszcze będziemy sobie wrzucali w tydzień, raczej w tygodniu jakiegoś darklina podwójnego. Zostały mi jeszcze dwa. Truskawka malina i lemon, lemonka, tak, mint, lemon mint, ciekawe, szczerze mówiąc one mnie już tak zalegają, że pokryły się kurzem. Opa, no to będziemy sobie coś wybierali, będzie dosyć wesoło, a ja teraz cenę, tak, ponieważ nie ma sensu przedłużać. Wracamy do testów. Kurde, się mogę doczekać. Tam się już, jak to się mówi, wywar przygotowuje w kociołku Panoramixa, czyli mówimy o papierosie. No dobra, jestem z powrotem. Uff. Się nie mogę doczekać. Dobra, tak. 48 W na początku podbije do 52. No aż jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Zapach by się wydawał, że to będzie nuta kwaskowa. No i można się spodziewać teoretycznie, bo tutaj mamy mieszankę czarnych i czerwonych owoców. Więc ciekawe. Anyż. Nie wiem, czy miałem okazję testować coś z anyżem. Jestem ciekawy, czy wyodrębnię jakiekolwiek smaki przy tak dużym miksie. No Jezu. Dobra. Już czuję, w momencie kiedy przepalam grzałkę, czuję całą paletę po prostu zapachów. Są fenomenalne. No dobra, testujemy. 48 W. Ja pierdzielę. Ciekawe uczucie. Tak bomba po prostu smakowa uderza w jamę ustną. Kubki smakowe, ale nie są one intensywne. One są bardzo wyraźne, ale nie są przesycone. Kurde, co za paleta smaków.
Czarna, czerwona porzeczka, kolada, mięta. I jeszcze coś. Nie wiem, czy to ten anyż? Prawdopodobnie ten anyż. Muszę przekląć. No nie daruję sobie po prostu. Kurwa, to jest ewidentnie premium, jeżeli chodzi o smak. Po prostu kosmos. Jeżeli chodzi o moje kubki smakowe, to one wariują. Zero sztucznych posmaków. Wszystko naturalne. Zero chemii. Jednocześnie mega zbalansowane. Ja pierdzielę. Jestem w niebie. Prawdziwym vape haven. Ja pierdzielę, jaki sztos. Lekka muta słodyczy. Coś czuję, że w tygodniu ewidentnie będzie trzeba nakręcić jeszcze jeden odcinek, bo ja to przewypuję w ciągu jednego weekendu. Ja pierdzie, to za paleta smakowa. Smak mega intensywny. Jeżeli chodzi o intensywny, wyrazisty, o. Nie intensywny, tylko wyrazisty. Smak jest zbalansowany. On nie jest właśnie, nie wypycha się sztucznie naprzód. Żaden z tych smaków, one są połączone i równomiernie się rozchodzą po jamie ustnej, utrzymując się. Z tego co pamiętam, on kosztuje około 44 zł normalnie. Ta fajna była promocja na Czarny Piątek. I tak jak w przypadku chyba Momo to było. Trochę żałowałem wydanych pieniędzy. Tak w tym przypadku ewidentnie nie. To jest jakość równa się cena. Wow. Po prostu wow. To jest nie do opisania. Po prostu istne wariactwo. Powiem tak. Dobra, spróbuję sobie to jakoś ułożyć i jakąś ocenę wystawić. Jeżeli chodzi o smaki, wszystkie smaki są na równi. Pozostają w jamie ustnej. Nie ma wytrącenia jakiegokolwiek chemicznego posmaku. Paleta pełna oczywiście. Ta kolada z miętą, jaki to fajny efekt dodaje. Totalny sztos. Niepozorna buteleczka, byś tak zobaczyło, wygląda jak przeciętny premix. Żadnych szaleństw, zarówno tutaj jak na opakowaniu. Ale w środku to jest po prostu bomba smakowa. Ocena. Szkolna. Dałbym... Nie chcę przegiąć, ale powiedziałbym, że w moim przypadku, jeżeli chodzi o to, jakie ja smaki lubię itp., jako pierwsze wrażenie dałbym 6 na 6, ale autentycznie, pierwszy raz z czystym sumieniem mógłbym dać 6 na 6. Były fenomenalne smaki, od Frisa na przykład ta mango morela. Był Mad Vape, tam też bodajże to była nie brzoskwinia, tylko... Coś tam z ananasem, jak się nie mylę. Też świetne połączenie. Dużo w ogóle mieliśmy do tej pory bardzo fajnych połączeń. Ale tutaj jest kompletnie inna półka. To już jest totalny premium. I dlatego człowiek wejpuje, no po prostu. Co to dużo mówić. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że zachęcam do lajkowania, do subskrybowania, do wspierania kanału. Jest możliwość zostawienia donate'u poprzez napiwek. Link oczywiście w opisie. Ze swojej strony się żegnam. Ale niech będzie z wami, no po prostu poezja.
Pozdrawiam, trzymajcie się, dziękuję za wspaniałe wsparcie, za komentarze, za to, że poświęcacie swój czas. Jest to dla mnie mega ważne, mega dla mnie dużo znaczy i po prostu nawet nie wiem, co powiedzieć w takim momencie, kiedy wiem, że potraficie poświęcić swój cenny czas, bo nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach, takich zabieganych czasach, jednak z tym czasem to nie bywa najlepiej i jesteście. Dziękuję wam. Trzymajcie się, pozdrawiam. Życzę udanego weekendu. Zachęcam do obejrzenia jutrzejszego odcinka z jednorazówki, którą zresztą za chwilę nakręcę. Paradoksy czasowe. Tak czy inaczej. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hello.